30 kwietnia, Iwona Domagała, zapraszam Państwa na sportowy przegląd tygodnia. Miniony tydzień był bardzo intensywny dla piłkarzy GKS Jastrzębie. We wtorek podopieczni Grzegorza Łukasika walczyli o ćwierćfinał wojewódzkiego szczebla Pucharu Polski z trzecioligową przyszłością Rogów. I dzięki pięknej bramce Marka Sobika wygrali 1-0. Stawką wtorkowego meczu był awans do ćwierćfinału wojewódzkiego szczebla Pucharu Polski. Na Harcerską zawitała trzecioligowa przyszłość Rogów z Piotrem Pasiem w bramce, który przed kilkoma laty bronił barw Kieksy. Spotkanie nie było wielkim widowiskiem, a obaj trenerzy nieco przemeblowali żelazne jednostki swoich zespołów. O poziomie gry rywali niech świadczy fakt, że praktycznie ani razu nie zmusili Szymona Prostackiego do trudniejszej interwencji. W pierwszej połowie z murawy wiało nudą, a jedyna ciekawa akcja przyniosła bramkę dla gospodarzy. W 40 minucie z ponad 30 metrów rzut wolny egzekwował Marek Sobik. Jednak zamiast dośrodkowywać zdecydował się na strzał i w efekcie przelobował Piotra Pasia. Gol Stadiony Świata, ale bramkarz przyszłości nie popisał się przy tym trafieniu. W przerwie obaj trenerzy dokonali zmian w swoich drużynach, co nieco ożywiło grę. W 55 minucie lobować Pasia próbował Bartosz Hajczuk, ale była to nieudana próba. Później gra ponownie przyniosła się na środek boiska, a zarówno piłkarzom jak i kibicom przeszkadzał mocno wiejący wiatr. W 80 minucie w polu karnym gości sfaulowany był Marek Sobik, ale arbiter z Katowic nie zareagował. Chwilę później piękne podanie na wolne pole otrzymał Rafał Dziadek. Jednak zamiast zdobyć gola postanowił kiwać się z Pasiem. Zaraz potem dobrą okazję miał Bartłomiej Setlak, ale również zawiódł. Do końca meczu gospodarze kontrolowali grę, a goście dosłownie i w przenośni bili głową w mur. W efekcie Gieksa zasłużenie wygrała i awansowała do kolejnej rundy Pucharu Polski. Po zwycięstwie z przyszłością działacze i piłkarze czekali na werdykt Śląskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie meczu w Żorach. GKS Jastrzębie otrzymał walkover i wzbogacił się o 3 punkty. Teraz należało wygrać z niżej notowaną Polonią Marklowice, a apetyty były duże. Sobotnie popołudnie przy Harcerskiej upłynęło pod znakiem rozczarowującego wyniku oraz iście afrykańskiego upału. Wysoka temperatura wpłynęła demobilizująco na drużynę gospodarzy, która była zdecydowanym faworytem spotkania. Przecież jeszcze niedawno Polonia Marklowice przegrała z Iskrą Pszczyna 1-7. Zatem jedynym znakiem zapytania wydawała się wysokość zwycięstwa Gieksy. Tymczasem już w 4 minucie pięknym strzałem zza pola karnego popisał się Łukasz Dzierżęga i było 0-1. Nie minęły 3 kolejne minuty, a prowadzenie gości podwyższył Adam Procek, który uderzył z rzutu wolnego obok źle ustawionego muru gospodarzy. Piłka odbiła się od słupka i wpadła do bramki Mateusza Degę. Jastrzębianie rzucili się do ataku, ale z ich przewagi niewiele wynikało. W 27 minucie z rzutu wolnego z dystansu uderzał Marek Sobik, ale Mateusz Cywka na raty wybronił ten strzał. 7 minut później Sobik strzelał obok słupka bramki. Jednak w pierwszej połowie gospodarze nie zdołali zdobyć kontaktowego gola i do przerwy Polonia prowadziła niespodziewanie 2-0. Rozsierdzony trener Grzegorz Łukasik musiał w szatni rzucić sporo ciężkich słów, bo od pierwszej minuty drugiej połowy Gieksa natarła na rywali. W 52 minucie głową strzelał Bartłomiej Setlak, ale Cywka był na posterunku. 9 minut później golkiper Polonii w końcu skapitulował, gdy ładnym podaniem na pole karne popisał się aktywny tego dnia Tomasz Lorenz, a piłkę do bramki głową skierował Marek Sobik. Chwilę później nie popisał się Mateusz Degę, który próbował główkować na 35 metrze, po czym piłkę przejął przeciwnik i jedynie gwizdek sędziego, który wcześniej dostrzegł faul na naszym zawodniku, ustrzegł gospodarzy od utraty trzeciej bramki. W 72 minucie było 2-2. Ponownie z prawej strony dośrodkowywał Tomasz Lorenz. Piłka trafiła do Kamila Jadacha, a popularny Carlos nie zwykł marnować takich okazji.
3 minuty później ładnym strzałem nad poprzeczką popisał się Kamil Pancer. Chwilę potem drugą żółtą kartkę zobaczył Dzierżęga i musiał opuścić boisko. Grający w dziesiątkę goście byli zdeterminowani, aby wywieźć z harcerskiej chociaż jeden punkt. Natomiast gospodarze najwyraźniej uwierzyli, że w tej sytuacji mecz sam się wygra. Niestety, do końca meczu Jastrzębianie nie zdołali stworzyć sobie żadnej groźnej sytuacji podbramkowej i spotkanie zakończyło się niespodziewanym remisem 2-2. W obecnej sytuacji trudno traktować ten wynik inaczej niż stratę punktów. W czwartek Gieksa zagra na wyjeździe z Silną Iskrą Pszczyna, a za tydzień podejmie GTS Bojszowy. Sezon hokejowy 2011-2012 to już historia. Białe Jastrzębie zakończyły go na trzecim miejscu, a reprezentantki klubu pojechały do Korei i wywalczyły awans do wyższej dywizji. Na zakończenie rozgrywek i treningów młode zawodniczki białych rozegrały towarzyskie spotkanie z przyjaciółmi klubu. Ostatnim akordem sezonu ligowego 2011-2012 dla hokeistek Białych Jastrzębi i ich trenera Zbigniewa Wróbla był towarzyski mecz pomiędzy młodymi reprezentantkami klubu a rodzicami zawodniczek i zaproszonymi gośćmi, wśród których byli m.in. prezes Jarosław Tyc oraz radni Damian Gałuszka, Piotr Włodarek i Roman Foksowicz. Spotkanie było bardzo zacięte, ale nie zabrakło również dobrej zabawy. Niektóre zagrania i liczne wywrotki powodowały salwy śmiechu na trybunach. Z jednej strony drobne dziewczyny, a z drugiej często postawni mężczyźni, którzy z kolei z hokejkami, łyżwami i kaskami nie mieli dotychczas do czynienia. Faworytkami meczu były białe, ale tym razem postanowiły potraktować rywali ulgowo. Najmniej ważny był wynik meczu, ale gwoli rzetelności informujemy, iż spotkanie zakończyło się rezultatem 3-3, a w karnych 3-1 wygrali Zieloni, czyli reprezentacja rodziców i przyjaciół klubu. Bramki dla młodych białych zdobyły Natalia Szatkowska, Dominika Szymik i Dominika Korkus. Warto wspomnieć, iż rodzina Korkusów była bardzo mocno dopingowana z trybun. Trener Zbigniew Wróbel zapowiedział, iż teraz przed zawodniczkami miesięczna przerwa. Pierwszy trening po przerwie szkoleniowiec zapowiada na 28 maja na godzinę 16:30. Jastrzębski Węgiel kończy sezon poza podium. W ostatnim, piątym spotkaniu o brązowy medal podopieczni Lorenzo Bernardiego zostali rozbici w Kędzierzynie Koślu 0-3 i tym samym najniższy stopień podium zajęła Zaksa. Pomarańczowych pogrążył były zawodnik Jastrzębskiego, Żyjom Samika. Wielki sukces Damiana Zawieruchy. Najlepszy jastrzębski długodystansowiec zajął trzecie miejsce w maratonie Górnej Łaby w Dreźnie z udziałem niemal 6 tysięcy biegaczy. Zawodnik klubu biegacza Mosir wyprzedził w walce o brąz o 6 sekund faworyta imprezy z Kenii. Rafał Stano i Mateusz Kustra z klubu Karate Kyokushin wzięli udział w Mistrzostwach Polski w Sosnowcu. Stano awansował do ćwierćfinału, w którym musiał uznać wyższość wicemistrza Europy i późniejszego złotego medalisty Patryka Sypienia. Kustra pechowo odpadł w pierwszej rundzie. Bejsboliści MKS Jastrząb odnieśli pierwsze dwa zwycięstwa w bieżącym sezonie. Po porażkach w Miejskiej Górce Jastrzębianie dwukrotnie pokonali na boisku przy ulicy Bednoża ekipę Kaper Kędzierzyn-Koźle. W najbliższy weekend Jastrząb zagrał siebie z liderującymi Demonami. W sobotę na boisku przy ulicy Spółdzielczej rozegrano kolejne derby Jastrzębia Zdroju. Zryw Bzie podjął rezerwy Granicy Ruptawa. Spotkanie elektryzowało kibiców w obu sołectwach, ale tym razem lepsi byli gospodarze, którzy wygrali 3-1. Dwie bramki dla Zrywu strzelił Bartłomiej Karwot. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na kolejny przegląd już za tydzień i życzę przyjemnego weekendu majowego.